Przypomnijmy jeszcze raz, w jaki sposób ekipa Donalda Tuska rozpoczęła przejmowanie mediów publicznych. Uchwała została przyjęta przez Sejm, gdy nie było już tam posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pojechali na Woronicza, bo przekonywali, że uchwała to sposób koalicji Platformy Trzeciej Drogi i Lewicy na przejęcie mediów publicznych. I nie pomylili się. Stalinizm w czystej postaci, co do tego nie ma wątpliwości. To jest, proszę sobie zapamiętać i zapisać, bo za chwilkę, już za parę lat, myślę, że najdalej za 4 lata będziemy mieli nową komisję śledczą dotyczącą bezprawnego ataku na media publiczne. Do siedziby Telewizji Polskiej udał się prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji. Jest także szerszy kontekst tej obrony, bo obrona polskiej demokracji to jest po prostu także dzisiaj obrona polskiej niepodległości. Prezes Jarosław Kaczyński ostrzegał, że jeśli nowy rząd przejmie media publiczne, to również po to, by łatwiej stłumić opór przed zmianą unijnych traktatów. A plan, jaki wytyczył Donald Tusk i miał go zrealizować minister Bartłomiej Sienkiewicz, to plan siłowy. Co pan robi? Co pan robi? To poseł Joanna Borowiak z PiSu i jej relacja tego, co wydarzyło się dziś na miejscu. Wytrzymam jeszcze ból trochę, bo muszę pojechać do szpitala na obdukcję. Wszyscy ci państwo, którzy tutaj byli, łącznie z panami, prawdopodobnie mnie wyglądał na pracownika ochrony. Doskonale widzieli, ja mówiłam, że jestem posłem. Bartłomiej Sienkiewicz, który w rządzie Donalda Tuska zajął stanowisko ministra kultury, podjął decyzję o odwołaniu prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, choć jak podnosili politycy PiSu, nie miał do tego żadnej podstawy prawnej. O tę podstawę prawną dziś pytał poseł Maciej Małecki, który był w siedzibie TVP, gdy na miejscu pojawiła się osoba, którą proszono o opuszczenie telewizji. Nie zamierzam, bardzo mi przykro, będę zobowiązany, gdzie państwo zrobicie. Absolutnie, pan nie ma tutaj żadnego umocowania. Nie. Proszę pana, pan się tutaj bezprawnie, ja wiem, że jest grudzień, że Wojciech Jaruzelski dał przykład, jak działać w takich sytuacjach, ale proszę tego nie powtarzać. Sygnał TVP wycięto w sposób siłowy. Nie było dziś wiadomości o godzinie 12. Tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. Tak zdjęto z anteny jeden z programów. Chwilę wcześniej padły takie słowa o specjalnym wydaniu wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11:18. Z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. A to już siedziba TVP. Obserwujemy absolutny skandal. To, co się dzieje, wejście siłowe do Telewizji Polskiej na podstawie uchwały Sejmu. To się nie mieści w żadnych standardach. W dniu wczorajszym prezydent apelował, żeby zmiany następowały w granicach i na podstawie prawa. Nie ma przyjętej ustawy przez Sejm, nie ma podpisanej ustawy przez prezydenta. Nie ma. Siłowa próba przejęcia mediów publicznych odbywa się z pominięciem głowy państwa, z pominięciem ustaw, z pominięciem Rady Mediów Narodowych, która nadzoruje media publiczne.